To jest program Co w Sporcie, oczywiście na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Równie gorąco witam mojego i państwa gościa, którym jest pan Jan Tomaszewski, były piłkarz, trener, polityk, działacz piłkarski. W skrócie można powiedzieć sportowa legenda, którą zawsze miło mi gościć na antenie telewizji w Polsce.pl. Kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. I przed nami sportowe tematy, oczywiście kilka dyscyplin sobie wymienimy, ale mam wrażenie, że przede wszystkim skupimy się na piłce nożnej, ale zaczynamy od tenisa. Za sprawą tego, że liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek została uznana najlepszym sportowcem Polski 2023 roku w 89. plebiscycie przeglądu sportowego zorganizowanym wspólnie z telewizją Polsat. No i pytanie, chyba tutaj nie ma żadnych wątpliwości i żadnego zaskoczenia, myślę, że to Iga Świątek właśnie została najlepszym sportowcem Polski 2023 roku. Jak pan patrzy na tę nagrodę dla Igi Świątek właśnie? Czy ona rzeczywiście jest najlepszym polskim sportowcem? Tak, tak, tak. Głosowałem za nią, jestem za nią. Dlaczego? Przede wszystkim jest to biegająca po kortach reklama naszego narodu. Powtarzam, narodu. O niej mówi cały świat. Jest to nieprawdopodobne. I co jeszcze jest bardzo ważne w przypadku Igi? Ona straciła pierwsze miejsce i odzyskała to pierwsze miejsce. Brawo, brawo, niech tak trzyma. I dla mnie jedną tylko radę mogę mieć dla Igi, żeby wybierała turnieje, żeby nie grała we wszystkich turniejach, bo ona nie jest automatem. A to, że jest wybitna sportsmenka, pokazała właśnie odzyskując ten tytuł. Drugie i trzecie miejsce również jest dla mnie niepodważalne, bo Bartosz Zmarzlik po raz trzeci zdobył Mistrzostwo Świata, natomiast Śliwka jako przedstawiciel tej dyscypliny grupowej, tej takiej drużynowej, no oni zrobili wszystko. Także są to ludzie, o których mówi nie tylko cały świat sportowy. Jest to reklama po prostu naszego narodu. Tutaj widzimy drugie miejsce w tym konkursie, za moment trzecie, bo właśnie drugie miejsce dla Bartosza Zmarzlika, zwycięzcę plebiscytu przecież z 2019 roku, triumfator Ligi Mistrzów, natomiast z Zaksą Kędzierzyn-Koźle siatkarz Aleksander Śliwka na kolejnym trzecim miejscu. To zamyka podium. Ja jeszcze chcę wrócić na moment do Igi Świątek i zapytać o przyszłość tej zawodniczki. Jaka ta przyszłość może być? Bo no, tu musimy podkreślić, że mamy do czynienia z niezwykle młodym sportowcem, niezwykle młodą tenisistką, no i już niezwykle również utytułowaną. Jaka zatem ta przyszłość może być, czy tylko lepsza? Tylko lepsza, ale jeszcze raz podkreślam, że tutaj musi być dawkowanie. Ona nie może występować przez cały rok we wszystkich turniejach. Czyli złapanie trochę oddechu. Oddechu i po prostu niektóre turnieje odpuścić, bo wiadomo, że w takich turniejach słabszych, no to zawodniczki nastawiają się na tą mistrzynię, no to my ci pokażemy. I ona, powiedzmy, tam, kiedy szlifuje formę przed tymi czterema wielkimi szlemowymi rozgrywkami, no nie jest w szczytowej formie. A oni widzą tutaj możliwość. Dlatego jeśli Iga, ja jej zresztą życzyłem, ona jest nieprawdopodobnie o sportowym charakterze, że przez 10 lat moim zdaniem ona zasługuje na to, żeby być na pierwszym miejscu, tak jak była Steffi Graf, tak jak były te siostry Williams. Po prostu no, mamy nieprawdopodobny talent. Jeśli chodzi o Bartosza Zmarznika, na pewno jest trzykrotnym mistrzem świata, ale no, na żużlu jeździ kawałek tego świata. Nie cały świat, a w tenisa gra po prostu cały świat. Tak jak grają w siatkówkę, i tutaj ta pierwsza trójka jest dla mnie niepodważalna. O ile się nie mylę, Bartosz Zmarzlik czterokrotnym mistrzem świata na żużlu jest. Przepraszam. Ale ja bym tutaj powiedział, że życzę mu tyle, czy życzymy razem tylu tych mistrzostw świata, żebyśmy gubili się częściej w liczeniu tego wszystkiego.
Więc w ten sposób. Przepraszam, moja pomyłka, ale obym się mylił. Tak, obyśmy się częściej tak mylili w kontekście liczenia tych mistrzostw świata Bartosza Zmarzlika i kolejne, właśnie to trzecie miejsce, wspominamy ponownie siatkarz Aleksander Śliwka. I tutaj też ciekawy cytat ze strony tego siatkarza, tego sportowca. Zobaczmy i zaprezentujmy te słowa, które padły w kontekście właśnie całej drużyny. Myślę, że to jest bardzo istotne. To wam, chłopaki, chciałbym najbardziej podziękować i pogratulować, bo ta statuetka jest naszym wspólnym dziełem i tak naprawdę bez drużyny nikt z nas by nie istniał. To ważne słowa, podkreślenie właśnie tego ducha sportu, tak ważnego w sportach drużynowych. Czy zgodzi się pan ze mną? Tak, a poza tym tu są jeszcze dwie sprawy, które chciałbym dorzucić, jeśli chodzi o Zmarzlika i o Śliwkę. Trenują tych zawodników trenerzy, mówię tu o siatkówce, światowej klasy trenerzy. Przecież my moglibyśmy wystawić dwie reprezentacje w siatkówce i kto wie, czy ta druga by nie była głównym rywalem tej naszej pierwszej. Właśnie, czy nie byłoby spotkań w finale. Jeśli chodzi o żużlowców, to proszę, my mamy najlepszą drużynę świata. Wszyscy żużlowcy, kiedyś to był Tomek Golob i praktycznie nie było nikogo. A ponieważ teraz ci młodzi chłopcy, ci juniorzy, którzy muszą jeździć w lidze żużlowej, oni jeżdżą z kim? Z najlepszych, to znaczy oglądają najlepszych żużlowców świata, podglądają ich i mamy efekt. W ciągu 10 lat my jesteśmy chyba mistrzami świata juniorów non-stop. I tutaj teraz, przepraszam, że tak powiem, tych Bartoszów mamy bardzo dużo. Nie jest tylko jeden Tomek Golub. Chwała za to. Mam nadzieję i tutaj chciałbym do piłki trochę nawiązać, dopóki nie będzie tutaj sprowadzania zawodników klasowych, którzy nauczą naszych młodych chłopców, jak grać w piłkę, bo młodzież mamy fenomenalną, o czym świadczą wyniki, to będziemy właśnie przeżywali takie chwile, jak obecnie przeżywamy. Czyli właśnie młodzież mamy, jak najszybciej chcieli zapomnieć. Młodzież mamy fenomenalną, ale trzeba też dobrze tę młodzież w cudzysłowie poprowadzić, nakierować na odpowiednie tory. No to przejdźmy do tej piłki nożnej, skoro już o niej rozmawiamy, bo ona rzeczywiście wybrzmi w naszym programie, w naszej rozmowie. Ja jeszcze wspomnę, że tuż za podium na czwartym miejscu plasowała się lekkoatletka Natalia Kaczmarek, wicemistrzyni świata na 400 metrów z Budapesztu. Srebro wywalczyła również w Igrzyskach Olimpijskich Europejskich. O tym warto wspomnieć. No i tutaj ta kontrowersja, o której w kontekście piłki nożnej będziemy wspominać. W czołowej dziesiątce zabrakło trzykrotnego laureata plebiscytu z 2015, 2020, 2021 roku, czyli Roberta Lewandowskiego, kapitana reprezentacji Polski, obecnie zawodnika FC Barcelony. Jak pan to ocenia? Robert Lewandowski zajął odległe 17 miejsce. Wydaje mi się, że tu jest nieporozumienie, ale cóż, łaska kibica na pstrym koniu jedzie. Robert w tej chwili odpowiada za wyniki drużyny narodowej. Ja tylko przypomnę, że Robert nie grał w kluczowym meczu, który był meczem z Mołdawią, bo gdybyśmy ten mecz wygrali u nas, to inaczej by się grało w meczu z Czechami, bo wtedy nic nas nie obchodzi, wygrywamy te dwa mecze i jesteśmy w finałach. Robert niestety nie mógł grać. I tu dla mnie jest taki trochę uderzenie poniżej pasa w Roberta, bo co on jest winien? Winni są wszyscy, a on indywidualnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii, zdobył króla strzelców i to trzeba docenić. Poza tym no jest jednym z najlepszych piłkarzy jeszcze na świecie i no wszedł do drużyny, której nie idzie. Ja byłem jedynym chyba z niewielu ekspertów, którzy mówili, że to nie jest dla niego drużyna. W tej chwili okazało się, że miałem rację. Poza tym Xavi, Robert, to, że gra Barcelona słabiej, to jest wina trenera. On za szybko został wrzucony na szerokie wody i stąd mamy to, taką grę, jaką mamy. Mam nadzieję i tutaj życzę Robertowi z całego serca, że on musi grać w barażach, musi zmobilizować drużynę, żeby grała jak najlepiej, bo za wynik nie można gwarantować, żeby się pokazali w tych barażach jak najlepiej. I ja mu życzę, żeby odszedł z Barcelony do Arabii Saudyjskiej, bo tam chyba ta oferta będzie najlepsza, bo nie można sobie pozwolić na to, że najlepszy piłkarz świata,
jakiego mieliśmy, szczycimy się nim, przez 2 lata był i w tej chwili jest jednym z najlepszych na świecie, on będzie rezerwowym. Jeśli tak by było, to moim zdaniem natychmiast powinien odejść z Barcelony. A czy nie powinniśmy się też szykować powoli na myśl o reprezentacji Polski bez Roberta Lewandowskiego? Bo ja tutaj przeczytałem taki ciekawy wstęp do szerszego artykułu i szerszej analizy na ten temat redaktora Marka Wawrzynowskiego na łamach przeglądu sportowego Onet. Kolejne słabsze mecze Roberta Lewandowskiego to jasny sygnał, że najlepszy piłkarz, jakiego mieliśmy od lat 80. powoli się kończy. Wraz z nim powoli kończy się pewna era, a następna jest jeszcze gorsza. Czekają nas duże problemy, bardzo duże problemy, między innymi w kontekście właśnie tych ewentualnych zastępców dla Roberta Lewandowskiego. Czy czas Roberta Lewandowskiego, ta era Roberta Lewandowskiego rzeczywiście powoli się kończy? Tak, ja uważam, że się kończy. Tyle tylko, panie redaktorze, zgadzam się z panem, zgadzam się z tym, który pisał ten artykuł. Tak, trzeba znaleźć, ale po Mistrzostwach Europy albo po barażach. W tej chwili nie możemy na kogoś innego postawić. Mamy Roberta, który wiadomo, że jest w słabszej formie, ale jak Robert wyjdzie na te 2 mecze, to będzie kryty przez 2 zawodników. W związku z powyższym inni będą mieli możliwość gry. Dlatego baraże nie są po to, żeby eksperymentować. Tutaj trzeba grać pewnymi zawodnikami, żeby te baraże po prostu wygrać. I tu na Mistrzostwa Europy, moim zdaniem, daj Boże, żebyśmy się zakwalifikowali, żeby pojechała młoda drużyna. Młoda drużyna. Ten Robert Lewandowski moim zdaniem powinien grać w tym zespole, bo on jest jednak tym przywódcą takim, ustawiałby tych młodych zawodników. Może nie na cały mecz, może na połówkę. Ale dlaczego mówię? Niech ta młoda drużyna właśnie będzie miała nieprawdopodobne możliwości grania z kapitalnymi drużynami. Francja, Holandia, Austria. 3 drużyny, które nawet jak ci chłopcy przegrają, nie wejdą do dalszych gier, to zyskają nieprawdopodobne doświadczenie. To nie jest jakiś tam mecz z Albanią, z Armenią czy Anemią. To będą 3 mecze z drużynami, które liczą się nie tylko w Europie, ale i na świecie. I tego im z całego serca życzę. I tutaj zgadzam się, czy Robert będzie w podstawowej 11 powinien być. Czy będzie grał cały mecz? Nie wiem. Natomiast on powinien, tak jak starsi zawodnicy wprowadzają tych młodszych zawodników do gry, on powinien właśnie ich wprowadzić. I to jest dla mnie taki prawidłowy cykl. Zgadzam się ze wszystkimi, którzy mówią, że to jest blamaż. Tak, to jest dla mnie nieprawdopodobny blamaż łącznie z selekcjonerami, jak i z Robertem. Bo my, proszę sobie przypomnieć tylko, jak byliśmy nastawieni po losowaniu. Wejdziemy tam z palcem. Bez żadnego problemu, tak jest. W bucie, no bo mamy słabych przeciwników. Okazuje się, że niekoniecznie. I 5 punktów, powtarzam, 5 punktów na własne życzenie straciliśmy z jakąś, przepraszam, że tak mówię, futbolową Mołdawią. To jest po prostu niemożliwe. 180, 170 miejsce w rankingu, my tracimy 5 punktów. To jest po prostu hańba dla tych zawodników, hańba dla trenera i teraz muszą się zrehabilitować. No to ta najbliższa, najważniejsza w zasadzie okazja będzie 21 marca 2024 roku. Właśnie pierwszy mecz barażowy z Estonią zagramy. Jakie są szanse w takim razie w tym spotkaniu? Nie, tu się z panem nie zgodzę. Dlaczego? Ten mecz musimy wygrać. Nie ma takiej możliwości. Oni są na którymś tam miejscu. Musimy wygrać. I to musi być próbą generalną przed meczem. Albo z Walią, albo z Finlandią. No bo nie wiadomo kto. Ja sądzę, że Walia będzie. Ale to jest moje odczucie. Chciałbym, dlatego że do tych Walijczyków mamy jakieś takie szczęście. Bo Finowie mogą być groźni. I jak będziemy, a wiadomo, że będziemy grali tam. I w tym momencie z tymi Walijczykami to będzie sprawdzian dla Roberta i dla tych zawodników, którzy zagrają. Bo jak pan mówi tutaj w tej chwili, no gramy mecz
Pierwszy barażowy, nie, no to jeszcze ja mogę zagrać ten mecz i musimy wygrać. No to trzymajmy kciuki, żeby tak było w takim razie. Pięknie dziękuję za nasze spotkanie, za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę, Jan Tomaszewski. Może właśnie tak będzie po meczu z Walią. Oby tak było. Trzymamy kciuki też. Jan Tomaszewski był moim i państwa gościem. Dobrego dnia raz jeszcze. Dziękuję państwa bardzo. Zachęcam do pozostania z nami. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Żegnam się z państwem i mam nadzieję, że do zobaczenia.